Cześć, dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj moje top materiały do stylu glamour. Są to moje najczęściej i najbardziej lubiane materiały używane w tym stylu, aczkolwiek zdarzają się też wyjątki, to w zależności od preferencji, od gustów itd., itd. Ale dziś to, co ja najbardziej lubię, której materiałów najczęściej używam, które najbardziej mi się podobają, jakie moje najlepsze topki. Zacznijmy może od tkanin. Tkaniny pojawiają się na zasłonach, na obiciach sofy, na poduchach. Są to takie fajne akcenty, które warto wcześniej przemyśleć, żeby to wnętrze wyglądało spójnie. Dobra, tak jak mówiłam, zacznijmy od tkanin. Pokażę Wam moje ulubione kolory i ulubione tkaniny. Styl glamour uwielbia tkaniny, które są gładkie, miękkie, wdzięczne, które wręcz emanują luksusem i do tego najlepiej sprawdzają się właśnie takie welwety. Mogę Wam pokazać, jak duża gama jest tych odcieni. Styl glamour uwielbia takie połączenia typu mamy beżową, stonowaną kolorystykę i nagle dorzucamy jakiś fajny, ciekawy akcent kolorystyczny typu bordo, typu granat, czy w tym przypadku, jak chcę Wam teraz pokazać, czarn i biel. To jest akurat moje ulubione połączenie. Fajnie się sprawdza i jest zawsze uniwersalne. Jest to fajny kontrast i zawsze to dobrze wygląda. Jest to takie uniwersalne połączenie i wygląda bardzo elegancko i schludnie. Natomiast trzeba troszkę uważać, w jaki sposób to łączymy, tak żeby to nie wyglądało jak szachownica czy pole do warcab na przykład. Tak? Pole do warcab? Albo do szachów, o. Oprócz typowej bieli i czerni, fajnie mi się sprawdzają takie połączenia jak biały, taki złamany kolor z beżowym. To jest taki kolor, który jest ponadczasowy i zawsze fajnie wygląda. Już tutaj nie ma takiego mocnego przejścia. No i musimy uważać, żeby to wnętrze nie było zbyt takie monotonne, rozlane. Tutaj musimy zadbać o jakieś inne dodatki, na przykład żywą roślinność. Albo złote dodatki. To są moje takie sprawdzone połączenia, które najczęściej sięgam. Jeżeli chodzi o bardziej odważne kolorystyki, lubię połączyć ten mój bazowy kolor tej złamanej bieli z jakimś fajnym, ostrym kolorem, nasyconym i przeważnie jest to zieleń butelkowa albo też granat. No i też czasem pojawia się bordo, które coraz bardziej zaczynam lubić w takich połączeniach. Jest to coś oryginalnego, coś bardziej rzucającego się w oczy niż takie standardowe, bazowe kolory. I często też lubię zaszaleć w zasłonach. Kiedy mamy na przykład stonowaną kolorystykę całego wnętrza, wtedy dodatki takie jak poduchy, zasłony, jakieś tam wazony lubię zaakcentować jakimś fajniejszym kolorem i często też sięgam po takie wykończenia, czyli tutaj mamy tkaninę, która jest w jakimś tym morskim, chyba morski kolor, takim zielonym turkusie z jakimś delikatnym złotym akcentem. Jest to dość ciekawe, dlatego że jeżeli pojawia się we wnętrzach takie złote elementy, no to to współgra naprawdę fajnie. Szybkie rysowanie. Dalej to nie wygląda. Jeżeli pojawia się we wnętrzu firana, to moim super sprawdzonym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest zwykły biały woal. To jest rozwiązanie, które fajnie się sprawdza przy jakichś ciężkich, mocnych zasłonach. Jest to firana bardzo neutralna, ale tak ma być. Lubię tutaj postawić na prostą formę w firanach, a w zasłonach właśnie zaszaleć jakimś kolorem lub cięższą tkaniną. Zawsze będzie fajnie wyglądać i nie lubię przekombinować w firanach, jeżeli one się pojawiają we wnętrzu. A, kwiatek. To firana ma być tym tłem dla akcentujących zasłon, więc tutaj ten woal jest taki bardzo neutralny, aczkolwiek bardzo wdzięczny i super wygląda w połączeniu z welwetem, co zaraz Wam pokażę. To jest właśnie moje ulubione połączenie, czyli ciemna, welurowa zasłona
i jasna, biała, woalowa firana, taki pewniak, że to wnętrze będzie super się prezentować akurat w tym stylu. Jeżeli we wnętrzu pojawia się podłoga drewniana, wtedy moje takie pewniaki to jest jasna podłoga i na dzień dobry to jest właśnie w takim odcieniu bardzo neutralnym, dlatego że lubię postawić na akcenty w medlach, w różnych innych dodatkach, a niekoniecznie, żeby to była właśnie podłoga drewniana. Cały czas poruszam się w tej neutralnej kolorystyce. Jeżeli jest potrzeba ciemniejszej deski, to jak najbardziej wtedy sięgam po coś ciemniejszego. Jeżeli chodzi o sposób ułożenia takiej podłogi, no to od podstawowego, prostego ułożenia poprzez jodełki klasyczne i francuskie. Natomiast moim ulubionym połączeniem jest jodełka francuska i ją najbardziej lubię. Ja wiem, że jest dużo osób, które powiedzą, że jodełka francuska to jest w ogóle najgorszy pomysł, że to już kiedyś było, że trzeba iść z duchem czasu i robić podłogi, które są bardziej nowoczesne. Natomiast moda wraca zarówno w ubraniach, jak i we wnętrzach i pojawia się ona zarówno właśnie w takich wnętrzach glamour, jak i co ciekawe w bardziej nowoczesnych rozwiązaniach. Często używam też list przypodłogowych. Najczęściej jest to zwykła biała listwa z jakimś delikatnym wzorem. Zwykle to jest 10 cm, ale lubię też czasem poszaleć i zrobić te listwy w wyższym cokolwiek, czyli 15, a czasem nawet 20. Czasem są wyjątki, gdzie postanawiam zaszaleć i pojawia się na przykład złota listwa, ale jest to na pewno decyzja, która musi być czymś uwarunkowana wcześniej. Na przykład mamy jakieś wnętrze ciemne, gdzie potrzebujemy troszeczkę rozjaśnić, dodać jakichś akcentów, wtedy może pojawić się coś właśnie błyszczącego i właśnie w takiej złotej formie. Mój ulubiony wzór, ma on sobie takie błyszczące, lustrzane elementy, jakby pokruszone kawałki lustra. No i jeżeli pojawia się moment, w którym tego marmuru jest wręcz za dużo, a chcemy, żeby ten blat nie wyglądał nudny, nie wiem, biały kolor albo czarny, no to wtedy można użyć takiego i to jest też mój ulubiony wzór przy takim połączeniu. Jeżeli lubimy blask i połysk i tego połysku i blasku jest za dużo we wnętrzu, wtedy lubię już troszeczkę stonować to szaleństwo. Blat wtedy proponuję w wykończeniu satynowym albo matowe. Tutaj taki przykład, też bardzo fajnie wygląda, natomiast ten połysk jest taki bardzo delikatny. W większości blatów, które proponuję, są to blaty jasne ze względu na praktyczność. Natomiast nierzadko też pojawiają się ciemne blaty. Jeżeli już, to fajnie jest tutaj poczarować coś ze wzorem, tak żeby to nie był gładki, typowy blat w czarnym kolorze. I tutaj moje dwa faworyty. Taki wzór, w którym pojawiają się delikatne żyłki złoto-białe, ale jeżeli pojawia mi się dużo takich elementów mocnych, dużych akcentów, pojawiają się mocne kolory, gdzieś tam te wzory marmurkowe, co chwila gdzieś możemy zobaczyć na wnętrzu, wtedy, tak jak w tamtym przypadku koloru białego, mamy też z tego odcienia czarny, czyli też jest to kamień, który ma w sobie takie drobinki lustra, takie brokatowe, jednak coś tam się na tym blacie dzieje. Troszeczkę wyciszamy to i nie pojawiają się tam te kolejne wzory niepotrzebne już może w wnętrzu glamour. Tutaj mój faworyt ostatnich miesięcy jest to właśnie ten kolor granitu. Lubię właśnie zlewy, które są z tego samego materiału co blat, czyli właśnie jest on zrobiony też z granitu i zarówno ociekać, jak i właśnie ten zlew to jeden kolor materiału. Kolorystyka, oczywiście są to takie bazowe kolory od jakichś właśnie beżowych, czy to w macie, czy w połysku, czy też właśnie w satynie. A mamy też jakieś szarości, jeżeli wnętrze tego wymaga. No i właśnie czarn, którą już gdzieś wspominałam. Tutaj akurat w połysku, ale też możemy to zrobić w satynce. Ja osobiście najbardziej lubię wykończenie satynowe. Jest to coś pomiędzy połyskiem a
matem, jest poniekąd kompromis dla osób, które chciałyby mieć wykończone meble w połysku, ale boją się tych słynnych wszędzie odcisków palców i śladów na meblach, które wręcz są już legendą o meblach w połysku. Dlatego zawsze tutaj preferuję i polecam meble w wykończeniu tak zwanej satynie. Taka płyta metaliczna jest dla osób tak zwanych sroczek, czyli osób, które uwielbiają blask, połysk, wszystko co się świeci, złoto, tutaj w odcieniu rozgorczy to jest złotym. I to są materiały, które fajnie się sprawdzają w jakichś akcentach, nie wiem, cokół, półka, konsola, jakiś regał. Co mogło być innego na podłogę, jak nie wzór marmurowy? Na podłogę fajnie sprawdzają mi się połączenia typowe, czyli czerń, biel, beż. Nie musi być to typowe ułożenie podłogi. Lubię też zaszaleć w jego ułożeniu. Lubię też w różne formy jego przybrać. Tutaj możecie zobaczyć na zdjęciu, o czym mówię. Fajnie wyglądają różne wzory, różne kombinacje rozmiarów tych płytek. Oprócz takich typowych połączeń bieli i czerni, lubię też czasem zaszaleć z kolorem i pojawiają się właśnie takie odcienie jak taki brąz, tutaj o nazwie Frappuccino lub takim zielonym, głębokim kolorze. Jest to też fajny akcent, ale musi tego wymagać jakieś wnętrze i nie zawsze ono mi się sprawdza, jednak bardzo lubię też takie ciekawsze rozwiązania niż typowe, standardowe. No i dotarliśmy do końca. Dziękuję za oglądanie tego filmu i dziękuję, że dotarłeś tutaj ze mną razem na koniec tego filmu. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję i bądź na bieżąco. I oczywiście piszcie w komentarzach, jaki inny styl chcielibyście zobaczyć, jakie inne porady chcielibyście zobaczyć. Może macie jakieś przemyślenia do tego, co pokazywałam, a może jakieś pytania. Ja chętnie na to odpowiem i widzimy się na kolejnym filmie. Cześć!